Pod znakiem szlifowania artystycznych talentów i szukania pomysłu na nowy herb minął kolejny dzień w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które na pewien czas zupełnie przeniosło się na ulicę Dolną 41. Dlaczego przeniesiono zajęcia dla dzieci i co o tym zdecydowało? W Domu Kultury na Pięterku mamy obecnie remont kilku pomieszczeń i oświetlenia. W związku z tym zaprosiliśmy dzieci na pierwszy tydzień ferii właśnie tutaj na ulicę Dolną do naszej placówki Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i tutaj odbywają się zajęcia. Pytaliśmy również o to, w jakich formach warsztatów mogą brać udział dzieci. Są to zajęcia taneczne, zajęcia rytmiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, historyczne. Nam udało się podejrzeć, jak wyglądają zajęcia plastyczne, gdzie dzieci i młodzież projektowały nowy herb Domu Kultury na Pięterku, oraz taneczne, na których można było powygnać śmiało ciało w rytm latynoskich dźwięków. Narysowałem nasze pięterko, a tutaj jest herb muzyki, to jest herb malowania, a to jest herb tańca, to są zajęcia teatralne, to jest zajęcie komputerowe, to są zajęcia śpiewania, a to są wycieczki. Najchętniej uczestniczę w malowaniu i wycieczkach. Malowaniu i wycieczkach, czyli taki troszeczkę malarz jesteś, tak? Tak, troszeczkę malarz, a troszeczkę majsterkowicz. A w domu majsterkujesz i malujesz? Tak, majsterkuję i maluję i jeszcze różne rzeczy kombinuję. W przyszłym tygodniu ferii wszyscy chętni do skorzystania z bogatej oferty zajęć Powiatowego Centrum Kultury będą mogli spokojnie udać się już na popularne pięterko. Co zatem przygotowano na nadchodzące 7 dni wolnych od szkoły? Mamy w planach m.in. we wtorek wycieczkę na policję, tutaj do Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Później w środę idziemy do drukarni Centrum, też na wycieczkę. Dalej w czwartek przewidzieliśmy wycieczkę do Łodzi, do Muzeum Bajki Semafor oraz do Groty Solnej, tam na takie przedstawienie też o historii wydobywania soli w Polsce. Po tym, co nam powiedział wicedyrektor Pięterka, najmłodsi mogą być pewni, że ostatni tydzień zimowej przerwy będzie równie interesujący.